wczoraj żeśmy z Maćkiem byli w zupełnie innym miejscu. Dzisiaj wszystkie prawdziwki znalazłem w jednym miejscu, słuchajcie. O! Ale to nie wszystko. Jakby ktoś nie wierzył, że są prawdziwki w lesie, no to są. Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj materiał, tak jak w tytule. Co to jest anorak? Anorak to jest rodzaj kurtki, która powinna zabezpieczać przed śniegiem, przed wilgocią i przed wiatrem. Anorak został do Europy przywieziony z Grenlandii przez polarników stacjonujących tam i rozpowszechniony nie tylko w Europie, ponieważ na cały świat. Nazwa pochodzi z języka kalalisut, czyli z języka grenlandzkiego. No i tyle, a zaraz będziemy rozmawiali o moim anoraku. Obecnie wybrałem anorak Fjällräven model 8, numer 8. Udało mi się otrzymać go w bardzo atrakcyjnej kwocie od pana Artura. Obiecałem panu, że podeślę link z recenzji. To nie będzie recenzja, bo za krótko go mam. To będzie tylko i wyłącznie prezentacja. Niemniej jednak, panie Arturze, chcę, żeby pan wiedział, że jestem bardzo zadowolony. Spełnił moje wszystkie oczekiwania, jak do tej pory, i było to moje marzenie od dłuższego czasu. Już się zabieram za prezentację. Aby nie opisywać tego od końca, to pierwsze zaproszę was do tego, abyście się zapoznali z marką Fjällräven, nie wiem, na forach internetowych, albo po prostu odsyłam do strony Fjällräven. Takie ładne logo lisa polarnego ma Fjällräven. Anorak numer 8 wykonany jest ze 100% materiału przetworzonego, jakim jest G1000 Eco. Dodatkowo w newralgicznych miejscach, czyli na przykład na ramionach, wzmocniony jest materiałem G1000 Heavy Duty, czyli takim mocnym materiałem, jak na przykład mają spodnie Vida Pro. Macie o nich materiał na moim kanale. Albo choćby takim, z jakich jest koszula Grenland. Też jest z materiału G1000 Heavy Duty. Tak samo jak czapka. Też jest z materiału G1000 Heavy Duty. Kaptur anoraka. Bardzo wygodny. Tutaj jest drut, aby dopasowywał się nam do kształtu głowy. Zaraz pokażę. Regulowany rzepem oraz sznurkiem ze stoperem. Wszystkie dodatki skórzane w przypadku Fjällräven są z odzysku, czyli ze skóry odzyskanej skądś tam, z odrzutu po prostu.
Zapięcie anoraka. Guziki i zamek dwukierunkowy, błyskawiczny. Guziki też, jak będę prezentował, tutaj możemy sobie rozpiąć. Zapinamy wtedy tylko na guziki, robi nam się taki duży komin. Natomiast jeżeli jest ciepło, nie wieje wiatr i nie mamy chęci otwierania tego komina, to po prostu zapinamy tutaj na guzik. Jeżeli chodzi o kieszenie, to tak jak w każdym jednym anoraku, kieszeń kangurza. Na zamek oczywiście z dwoma suwakami, możecie otwierać w jedną i w drugą stronę. Jest dostęp od góry. Jest dostęp tutaj również od góry. I kieszeń na dole, również kangurza, przy czym to jest kieszeń podwójna. Tu mamy dostęp z góry, tutaj mamy dostęp z zewnątrz, ale to nie jest ta sama kieszeń. W tej kieszeni dodatkowo mamy małą kieszonkę, do której są w stanie zmieścić się na przykład telefon, klucze, takie inne historie. Anorak rozpinany z dwóch stron na dwukierunkowe zamki, co pomaga przy wkładaniu tego anoraka i zdejmowaniu z jednej i z drugiej strony. Jeżeli chodzi o ściąganie w pasie jest od wewnątrz, ściąganie, no tutaj jest jedno, tutaj jest drugie ściągadełko. Ściągamy tylko tylną część, która jest oczywiście dłuższa, tak jak w każdym anoraku, żeby można było usiąść i się nie pomoczyć. Natomiast jeżeli chodzi o ściąganie z przodu, to mamy z kolei drugą część, czyli przednią. Tutaj ściągamy z dołu, z przodu, a tył ściągamy z tyłu, z dwóch boków, nie? Kolejną sprawą jest, są rękawy, które są zamykane, zapinane dokładnie na takie same zatrzaski jak koszula, czy jak spodnie, tak? No i co? Aha, coś co jest typowe dla anoraków, to jest rzecz, dzięki której on się nie przesuwa, jest zapinany między nogami i przekładana jedna do drugiej części, nie? Natomiast jeżeli ktoś tak jak ja tego nie lubi używać, bo to jest elastyczne i nie ma takiej potrzeby przede wszystkim, bo to głównie w zimie się tego używa, to można to zapiąć na zatrzask. Tył na karku, przy karku również jest naszyty materiał G1000 Heavy Duty. No i za moment przejdę do prezentacji, jak to wszystko się nam zapina. Ok, zatem ubierzmy anorak. Anorak rozpinamy po bokach. Wkładamy dłonie wewnątrz rękawów. Zakładamy anorak na siebie i możemy regulować sobie ciepłotę ciała w zależności od tego, czy nam jest cieplej, czy nam jest zimniej. Możemy sobie regulować tutaj dokładnie tak jak w kurtce Buffalo Special 6. Z jednej
i z drugiej strony. Jeżeli chodzi o kaptur, tak jak powiedziałem, tutaj ma elastyczny drut, który powoduje przede wszystkim to, że kaptur nam się nie rusza. Kaptur jest na tyle głęboki, że zimą możemy zakładać go na różne sposoby, tak? Jak bardzo wieje, to mamy na przykład tego typu kaptur. Możemy oczywiście zapiąć sobie anorak. Pod szyję i zapiąć na zatrzask. Możemy również zrobić to w wersji z kapturem, tak? Dodatkowo, rozpinając tutaj guzik, możemy zrobić to, co mówiłem. Tutaj mamy guziki kryte. Zapinając je wszystkie, bo ja nie zapiąłem, zapiąłem tylko jeden. Gdybym się chciał pobawić, guzików jest 4, ja zapnę 3. No to mamy taki komin. I w tym momencie nie ma problemu. Jeżeli chodzi o kieszenie, dostęp do tej kieszeni jest od góry, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Natomiast to nie jest ta sama kieszeń, co ta kieszeń. To są dwie odrębne kieszenie. No i tutaj jest kieszeń, gdzieś mam klucze od samochodu, której na przykład, o, tutaj macie kieszeń, której na przykład zmieszczą się klucze od samochodu czy telefon komórkowy. Ta kieszeń oczywiście też jest zapinana. Co więcej, anorak, tak jak powiedziałem, z tyłu jest dłuższy. Po to, aby można było usiąść, jak jest zimno, w razie chłodu, aby także służył jako taka pierwsza warstwa, która będzie nas w jakiś sposób ochraniać. Kolejną sprawą, co chciałem powiedzieć, to jest to, że jeżeli będziecie wybierali sobie anoraka dla siebie, to ja na przykład noszę ubrania Fjällräven w rozmiarze XL, a spodnie w rozmiarze 54. Natomiast anorak jest o tyle specyficzny, że jest zaniżona czy zawyżona numeracja, czyli kupiłem go w rozmiarze L. No i pokażę wam jeszcze, jak on wygląda z tyłu. To ściąganie tylne, które mamy tutaj na sznurkach, to o czym mówiłem, no to oczywiście możemy go ściągnąć i wtedy z tyłu on nam się bardziej dopasuje. Natomiast jeżeli mamy za zimno z przodu, no to mamy ściąganie tutaj, tak? I wtedy też się dopasuje na długość. Nie jestem chyba dobrym prezenterem, jeżeli chodzi o ubrania. Generalnie bardzo dziękuję za możliwość zakupu tego anoraka w firmie Fjällräven, bo
jesteście genialni, pracują u was wspaniali projektanci, a jeszcze lepszych macie kurierów. Pozdrawiam serdecznie, zostańcie w duchu i zapraszam do lasu.